To jest typowa żarówkowa nóżka, z tą tylko różnicą, że tu obciąłem. To jest jeszcze taka rureczka, na której się później tam trzymało, z molibdenu tak. trzyma żarnik. Na drutach molibdenowych trzymany był żarnik z wózkiem. No i tu widać doskonale, że tylko ten odcinek jest miedzią płaszczowy i on po prostu zapewnia to próżnie szczelne łączenie. Tak, a niżej nie, wyżej nie? Niżej nie, wyżej nie. Jeżeli powiedzmy macie jakieś tam źródła światła, gdzie wykorzystywane są tego typu przepusty, to można ocenić, czy zostało wykonane dobrze, czy źle. Jeżeli ten odcinek wtopiony jest czarny, to możecie być pewni, że taka lampka szybko umrze, że ona się zagazuje. Okay. Bo to znaczy, że jest powinien być rudo. Powinien być, tak. Może być ewentualnie jasno złoty. Tu akurat nie mamy pod ręką takiego, żeby pokazać. On jest próżnio szczelny, ale słabszy mechanicznie. Okay. Więc najlepszy jest, jeżeli jest tego. Jest rudy, takie jak tutaj widzieliśmy. Tak jak tutaj widzieliśmy.